Witam serdecznie, drodzy widzowie, w trzecim odcinku Skocznie na świecie. Dzisiaj będzie o skoczni Kalemberg-Szanze. Skocznia Kalemberg-Szanze znajduje się w Bad Gäusern. Jest to uzdrowiskowa gmina Targowa w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden. Leży nad rzeką Traun, liczy około 7,5 tysiąca mieszkańców. W latach 90. XX wieku kilkakrotnie rozgrywano tutaj zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej oraz zawody w Pucharze Kontynentalnym. Oczywiście Kalemberg-Szanze to kompleks skoczni narciarskiej. Na kompleks ten składają się obiekty o punktach konstrukcyjnych K90, K70, K50, K30, K20 oraz K5. Skocznia Kalemberg została wybudowana w 1953 roku. W przeszłości obiekt w Bad Gäusern gościł zawody Pucharu Świata kombinacji norweskiej. Miało to miejsce w 1987 roku, w 1991 i w 1995 roku. Kalemberg-Szanze była także areną zawodu Pucharu Świata Kontynentalnego w skokach narciarskich w 1996 roku, w których triumfował Adam Małysz. Na przełomie XX i XXI wieku skocznia niestety przestała być używana. Punkt konstrukcyjny skoczni to K90, wielkość skoczni HS 91 metrów, punkt sędziowski 91 metrów. Zimowy rekord skoczni należy do Adama Małysza, który został ustanowiony podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w 1996 roku. Roku 7 stycznia. Nachylenie progu to 11 stopni, nachylenie ze skoku 37 stopni. To był trzeci odcinek Skocznie na świecie. Zapraszam na kolejny. Do zobaczenia, do usłyszenia.